Kiedy kończymy studia pierwszego stopnia, zwykle zastanawiamy się nad kontynuacją kształcenia. Rozważamy, czy w ogóle warto zdobyć tytuł magistra, jeśli tak, to na jakim kierunku. Każdy sam podejmuje tę decyzję, warto jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, tytuł magistra otwiera przed nami możliwości awansu. Wyższe wykształcenie zwykle wiąże się ze wzrostem wynagrodzeń. Co ważne w kontekście finansowym, podejmując studia drugiego stopnia, jeśli masz dobre wyniki w nauce, od razu możesz otrzymywać stypendium. Po trzecie, pozostając już w konkretnym kierunku studiów, a mianowicie zarządzanie, te studia są odpowiednie dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia. Moim zdaniem zdecydowanie warto inwestować w siebie. Warto się kształcić po to, aby piąć się w górę i osiągać więcej, a czasami zaledwie po to, by utrzymać dotychczasową pozycję. Rozwijając swoje kompetencje, zawsze zyskamy szerszą wiedzę, umiejętności, pewność siebie, nowe inspiracje i zdecydowanie większe możliwości.